troszeczkę się stresują tą właśnie muzyką, która dla nas jest całkiem rzeczą normalną, jesteśmy przyzwyczajeni, natomiast jest usłyszą przynajmniej 15 razy, że było więcej. Dlatego się stresują. Dlatego się stresują przy tak głośnej muzyce, ale już jest ok. Oczywiście to też będzie nam pomagało z tym, żebyśmy wydawali odpowiednie komendy, żeby pieski, że tak powiem, mogły w miarę szybko reagować na daną komendę. I w tym momencie te komendy będą i słyszalne dla psów, i słyszalne dla mieszkańców. Wiecie, Państwo również będziecie mogli to słyszeć. No, drodzy Państwo, przede wszystkim miło nam jest gościć po raz trzeci już w Waszym mieście. Witamy serdecznie. My jesteśmy tym bardziej zaszczyceni, że możemy dzisiaj pomóc wspaniałej imprezie, jaką jest właśnie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W naszym skrócie, w pewnym sensie przyczynimy się też. Na pewno, na pewno. Będę ludziom potrzebującym mówił, w jaki sposób to pomóc. Pokażemy w chwili pokaz, że tak powiem, posłuszeństwa, zakres posłuszeństwa, to znaczy jest to tyle, że posiadanie pieska nie sprawia właścicielowi żadnych pobudek, a nie chodzić na smyczy, przy nocy wyciągnąć. Pada komenda różna, jak Państwo zauważyliście, w tej chwili grupa już ruszyła, pieski idą spokojnie, wyciągną, nie dojewają się. Pokażemy Państwu za chwilę, że również potrafią chodzić bez smyczy. Zawsze, proszę zauważyć, zawsze trzymają się lewej nogi, takie szkoliny. Całą grupę szkoli pan Mateusz, prowadzący grupę. Pan Mateusz, może poproszę o podniesienie ręki do góry. Witamy pana Mateusza. Pan Mateusz. I już zabrałam. Pan Mateusz właśnie szkoli całą tą grupę. Oczywiście grupa nasza jest dużo liczniejsza, na dzień dzisiejszy jest w takim składzie, jak jest. I u nas będzie się dostępnych, które przyjechało chłopaków. No i muszę tutaj zaprezentować oczywiście naszych wspaniałych przewodników, tak jak powiedziałem, Suka Aoki, która jest z panem Mateuszem. To jeszcze młoda Suka, też na etapie, że tak powiem, doskonalenia w całej tej etapie tresury. Następnie mamy pana Stanisława z Piesem Fernando. Piesek Fernando już oczywiście jest psem całkowicie dorosłym, w pełni, że tak powiem, wartościowym już psem. Jako że pies dorasta do trzeciego roku życia, zwłaszcza jeżeli chodzi o rasę owczarka niemieckiego. Proszę Państwa, dalej mamy pana Jacka Szumniaka, który jest właścicielem hodowli przy Wimiążu. Pan Jacek, z suczką Helą. Suczka Hela to już też dorosła suka, ona już jest w wieku prawie 4 lat. I rozumiem, że z tą suką będzie później też pomocowny, tak? Tak, będziemy pokazywać też jakieś zabawy, jak się bawimy. Od czego się w zasadzie zaczyna tresura, bo proszę Państwa, tresura to jest, jak wiadomo, dyscyplina i tutaj też są potrzebne pewnego rodzaju jeszcze okrężenia psychiczne, czyli zabawy z pieska. To też wszystko pokażemy. Następnie mamy pana Artura z pieskiem Amaretto. Piesek Amaretto jest owczarkiem już bardzo dojrzałym. To już jest pies, który ma tam około 5 lat, bo to już jest pewnie taki poważny pies. Mamy pana Piotra z suszką Resztą. Reszta też jest suszką do roku. No i mówię, nie jest około 2 lat. Jest Aris, to jest piesek tam, a ojcu z czarną laską. Pokażemy teraz troszeczkę tego posłuszeństwa, tak jak zapowiadaliśmy. Proszę Państwa, pewnie bez smyczy przy nodze. Proszę zauważyć, że pies nie wyprzedza, trzyma się tej nogi. Będą zwroty, gdzie przy każdym zwrocie Państwo zauważycie, piesek samoczynnie zawsze wracał do przewodnika do lewej nogi. To będziemy za chwileczkę wszystko pokazywać. Proszę Państwa, o tutaj mamy zaprezentowany zwrot. I cały czas trzymają się lewej nogi. Lewej nogi. To może być spacer spokojny, to może być bieg. One zawsze będą, czy to na smycz, czy też bez, zawsze będą się tym lewej nogi trzymać. Takie po prostu szkolenie. Pokażemy Państwu również oczywiście pozostawanie w danych pozycjach, wykonywanie różnych komend na odległość, zarówno na znaki, na gesty, na kierunkami, jak i też na wykonywanie. Wygląda to imponująco, prawda?
proszę zauważyć, komenda do malowania jest właśnie. Oczywiście, jeżeli pada komenda zostać, a to najstarszy w grupie coś zaczyna nam się budować. No i to się zdarza, drodzy Państwo, też musimy wziąć, że tak powiem, małą stawkę na to, że czasami nastroje tych ludzi są tak różne, jak i nasze chińskie. Także czasami musimy to troszeczkę mieć na to jakąś małą tolerancję. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o szkolenie owczarków, bardzo podobne na szkolenie jest w lasach, którą naprawdę my szkolimy. Proszę sobie wyobrazić, że szkolimy to podstawowe posłuszeństwo, które Państwo w tej chwili oglądacie, zaledwie 16 godzin. Trudno uwierzyć, ale my się spotykamy powiedzmy 16 razy na jednym jest nieposzczególne spotkania, chodzi o bezpieczeństwo. Ale mówi Pan o owczarkach, czy o wszystkich lasach? To znaczy tak, wyszkolić można każdego psa. I najbardziej podatny od lasu to szkolenia, jak wiadomo, jest owczarek. A co mi Pan powie o labradorach? My lubimy szkolenia. Wiem, że no, mają swoje również zachcianki, swoje kaprysy, albo zrobią, albo nie. Ale ogólnie, jeżeli poświęcimy trochę więcej czasu, wyszkolić. To ja się do Państwa zgłoszę. Zapraszam. No także proszę zwrócić uwagę na bezwzględne posłuszeństwo tych piesków. Tutaj jest tylko kontakt wzrokowy psa z przewodnikiem. Wystarczy, że przewodnik zmienia ruch ręki czy nogi, pies już odpowiednio się ustawia tak, żeby zawsze był do dyspozycji. Wykonamy może komendę. Wiesz, co on wybrał? A nic nie robi. Proszę zauważyć, nie nosimy prawą rękę do góry, pies automatycznie siada. Padła komenda zostań, pieski zostają. Bardzo podobnie w tej chwili Pan Mateusz zarządził zaprezentowanie sytuacji, w której powinien czekać na swojego pana. Tutaj oczywiście jest to wersja skrócona. Gdybyśmy chcieli Państwu to pokazać bardziej, to musieliby się przewodnictwo usunąć na paręset metrów i Państwo wtedy mielibyście okazję to uważać, że pies, który również nie zmieniają pozycji, czekają tak długo, aż właśnie. Czyli rozumiem, że te pieski wytrzymają naprawdę długo w takich sytuacjach. No oczywiście można tam postawić wytestowanego na pół godzinki i wtedy spokojnie. Aż tyle? I pies zawsze będzie. Tutaj mamy pokaz przywołania. Proszę zauważyć, przywołanie psa przez przewodnik siada przez przewodnika. No brawo dla tych pieski. Brawa, wielkie brawa. Tak jak powiedziałem, proszę Państwa, nie są to jakieś wielkie rzeczy, wielkie studia, które my ponosimy w naszym rodzinie siarski. Ale to rzeczywiście jest bardzo pomocna rzecz, jeżeli chodzi o bytowanie na co dzień z własnym pieskiem, mieć na szkolonego, a nie szkolonego, to naprawdę jest wielka różnica. A tak jak powiedziałem, te 16 godzin podstawowego szkolenia każdy potrafi przeżyć. Piesek również koszta też są, wydaje nam się, że nie jest wyregulowane, bo można już takie pieska w rękach 600 godzin testować. To zależy się od tego, jaka szkoła na początku koszta. Co Państwo jeszcze miałem powiedzieć, bo się owczarka nie zmieni, to proszę Państwa, no sami Państwo wiecie, że owczarek został już w pewnym sensie na całym świecie uznany jako to najbardziej przestronna rasa psa. Jest wykorzystywany wszelkiego rodzaju służba, gdyby Państwo mieli się używać, wielokrotnie to jest widzieć lawinowe już w tym są owczarki. Psy w jakichś katastrofach, czy to budowlanych, czy innych, również jako psy poszukujące lawy dusze i wodne, ochotnicze pogotowie ratunkowe też zamiast wodołazy nie znajduje się tarkami. Także to oczywiście policja i wszystkie inne służby mundurowe, no bo o tej jest